że ta zakonnica to Lidce włosy rozwinęła, pokazała, wiesz, włosy. No to przecież jesteśmy przy pałacu, to jest Warszawa, pałac Stalina, Moherowa, Warszawa katolickiej Polski, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No ale widzisz, przynajmniej tu już Emilka się kończy, rozwala, patrz, to jest ta Emilka, oni już ją rozbierają. No tak samo jak kino Relax rozbierają, jak co tam jeszcze, Uniwersum u nas Wiatraczna, widziałeś, Króliczku. Wszystko rozpieprzają. O! Te wystawy, takie te wernisaże, widzisz, o suchym pysku w Warszawie, albo za dużo wódki, albo za dużo wina, sztynk, de nature, bez, wiesz, Króliczku, robią, wiesz, te wina mocne i za dużo tego, że ty mało się raz nie przewróciłeś i nie ma nawet ani tamów, ani paluszka, czyli nie ma tej takiej wyobraźni. Ani kulturę, wiesz, albo kogoś upić, no to w tej oficynie. Nie wiem, czy ty wiesz, że Zelewski to nie mógł wejść do tramwaju wtedy, w tej oficynie. Oni tam raz za dużo stawiają, bo tak, było raz samo wino, widziałeś, a nie tam było, kanapki jeszcze były, ale oni raz dają albo kanapki, albo za dużo wina, albo za dużo, wiesz, wody, za dużo wódki, no to, to trzeba jakoś tak, raz tacy, no. No się patrzy, bo to chyba taksiarze są. Muszę ci powiedzieć, że tu ci bezdomni, którzy pilnują parkingu, zarabiają 5 zł od samochodu, to się bili z taksiarzami tu kiedyś. W gazecie było. No to nie jest Ameryka, oni marzą wciąż. Do Galerii Piecowej schodami państwo wejdą tam na końcu. Ja wieczora spędzi się. No, tak? No i dobrze. I gdzie spałeś? No i dobrze. I on jest normalny już, ten facet? Warszawa. Ustawiam. Ale on taki chyba dobry człowiek, co? No bo wiesz, w Warszawie bardzo mało jest dobrych ludzi. Tu są handlarze, tu majtkami handlują, a lecą do Ameryki Białystok kraść kożuchy. I tam jedne, te dwie babki, pewne babki, pamiętasz? Jedne babki, pewne babki złapane przez ochronę na kradzieży majtek i już. No. Zaproszę. Na wernisaż, widzisz, jak żeśmy tu przyszły, bardzo ładny ten wernisaż u pani Mytkowskiej, Galeria Sztuki Nowoczesnej. Na wernisaż nie powinno być żadnego zaproszenia, wernisaż to jest wernisaż. Jeżeli Warszawa chciałaby być kiedykolwiek kulturalna, to musi się poważnie ten dziad z witryny Jerozolimskie 107, to nie jest witryna, tylko to jest inaczej. Ta galeria to się nazywa oficyna. To ten dziad się powinien poważnie zastanowić, bo ten Maciej taki szedł, wiesz, czerwona twarz, wiesz, ale to widać, że już alkoholik, a co ja na to ci poradzę. A ten facet w bramie mówi, czy pan chce obrączkę, a ten nie zorientował się, o co chodzi, i wszedł do środka i powiedzieli, że tam tylko na ten, na obrączki, na zaproszenia i tak dalej. No, a ten mówi, Boże, jak ja durny jestem. Chciał mu dać, nie, to jest opaska na rękę, czy ty rozumiesz, że czasem symbolicznie coś daje się, opaskę, żeby po prostu, bo jak wydają alkohole, no to wiadomo, że Warszawa jest biedna, to jest wszystko u Moherowych policzone. To nie jest tak, wiesz, jak u ojca Rydzyka. Obrączka, nie opaska, to znaczy obrączka. No wiesz, obrączka czy opaska, to trzeba było się domyślić. I trzeba było od razu nadstawić rękę, to wtedy tak, wiesz. No ale to wiesz, dziady katolickie, to one nie mogą tego zrozumieć, a tutaj są tylko takie. System moherowy, tu jest piec kaflowy, nie ma teraz świadków Jehowy, bo już pojechali dawno do Anglo-Ameryki, Białystok, jutro może przyjadą. Ten wieżowiec ponoć jest wyższy od pałacu, zobacz. Od Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo w Ameryce to, wiesz, Króliczku, że te wieżowce to są 300 pięter mają w Ameryce. O, tu wejdziemy sobie przez ten sklep, przejdziemy i będziemy już w złotych tych tarasach. Tu nawet jest cena też korzystna, proszę Państwa. Staruszka biedna, czy to Rumunka, czy jaka tam ona, no, będzie prosiła zaraz. Prosiła. Powiedz Króliczku, że grosik jej dasz.
No. Też był jakiś hotel, były wernisaże, Merkury zrobili. A, Merkury, to jest ten hotel Victoria. Nie Victoria były, tylko Holiday Inn. Holiday Inn, dobrze. Tam plac Grzybowskich, Żydzi, tam teraz wygonieni z teatru. Nie wiem, czy ty wiesz, że widzowie nie mogą wejść do teatru żydowskiego. Gołda Tencer jest w wielkiej rozpaczy, proszę ciebie. No bo ta linia Mysia Moherowa, mówię, że tam jakieś oficyny jerozolimskie, 107, te dziady się tam rozpasły i wiesz, wlazą, wiesz, tej wody z Wisły na, wypiją ogromne ilości, wypiją, no to z wódką i nic nie ma. Anita zawsze mówi, Boże, chociaż paluszki, Anita Kumi mówi, chociaż przegryźć paluszki. Imię Dawid Mazur, no. 25 lat. Tak. Ale nie wiem, to w ogóle nie jest. No, ale... Idiota. Pierw tamty coś z dziećmi, a teraz się pyta, czy no. O co chodzi? Tak? Pałac Kultury Stalina i Lenina, symbol ateistów, bo tu ateiści jako Żydzi, to którzy no zresztą już 2000 lat temu zabili Jezusa, przegrali z linią Mysią, ale to nie ma dobrego wyboru, bo tak naprawdę to mało kto chce chodzić na msze. Są leniwi, jeśli chodzi o sprawy duchowe.